Najpiękniejsze krajobrazy, cudowne jeziora i rzeki. Jest miejsce do odpoczynku i tysiące szlaków. Są fantastyczne owoce i zioła. Są też ludzie, którzy sprawiają, że to miejsce kochają turyści. Las. Wymarzone na wakacje. A my chcemy spędzić lato w lesie i przekonać Państwa, że tu znajdziecie wszystko, czego w tym czasie potrzeba. Las, woda i piękna pogoda. Czego chcieć więcej? No właśnie, gdy żar leje się z nieba, najlepiej schronić się w lesie i najlepiej nad wodą. Ale upalny dzień może zakończyć się burzą. Jak się wtedy zachować? Między innymi o tym będzie dziś w programie. Zapraszam. Nadleśnictwo Rytel jest jednym z najpiękniej położonych w północnej Polsce. Niczego tu nie brakuje. Są piękne leśne ścieżki, są jeziora i wijące się wśród drzew malownicza brda i wielki kanał brdy, akwedukt w Fojutowie czy stara wyłuszczarnia Szyszek w Klosnowie. Wszystko, czego potrzeba, żeby odpocząć aktywnie i leniwie, dotknąć natury i historii. Ale to nadleśnictwo ma też swoją tragiczną historię. Sierpnia 2017 rok to data, którą trudno tu zapomnieć, bo nawałnica, która przyszła niespodziewanie, zmiotła z powierzchni ziemi wiele hektarów lasu, ale zabrała też ludzi. Piękne miejsce, aż nie chce się wierzyć, że to miejsce ma tragiczną historię. Tak, bardzo urocze. Z tego jeziora korzystali harcerze, którzy mieli tutaj obóz po naszej lewej stronie, gdzie podczas tego pobytu w obozie przeszła nawałnica w 17 roku w sierpniu i niestety dwie harcerki poniosły tutaj śmierć na miejscu. Reszta harcerzy, a było ich prawie 200, na szczęście uchroniła się w pobliskim Młodniku, ale miejsce do dziś napawa taką nostalgią i jest bardzo jakby specyficzne. Specyficzne, bo wciąż jest tu niezwykła cisza. Dziś brakuje drzew, a o tragedii przypomina obelisk poświęcony tragicznie zmarłym harcerkom. Te 6 lat dla leśników to czas wytężonej pracy, by odbudować tu las i żeby ten las znów był wyjątkowy, znów przyciągał ludzi, jak kiedyś. Uporaliśmy się z uprzątnięciem tego miejsca. Posprzątaliśmy te wszystkie złomy, wywroty i potem wykonaliśmy orkę tych miejsc i posadziliśmy nowy las. Tu akurat bezpośrednio w tym miejscu nawet nie trzeba było dużo sadzić, tylko uzupełniliśmy w zasadzie w ramach poprawek, odnowiliśmy sztucznie sosny, posadziliśmy czy inne gatunki, aby wzbogacić tą bioróżnorodność. Czy mamy tutaj przykład na siłę natury? Oczywiście. Mamy tutaj przykład, bo występują gatunki, które faktycznie odnowiły się same, chociażby dąb, który powstał tutaj samoistnie. Można powiedzieć, że z dębu, który tutaj rośnie, żołędzie spadły na ziemię i mamy już nowy las z obsiewu naturalnego. Nie tylko dęby, bo też brzozy mamy, które się tutaj pojawiły. To wszystko też natura. Dzięki sile natury ten las rośnie tutaj sam. My tutaj w zasadzie tylko pomagamy, aby ten rozwój był bardziej pełny, bardziej zrównoważony. Posadziliśmy według szkicu różne gatunki dodatkowe, czyli tutaj jest planowanie roczne, planowanie, na którym wskazujemy, jakie gatunki dosadzimy, w jakiej więźbie, czyli jakie odległości pomiędzy rzędami w rzędzie, co ile centymetrów sadzonka. I to wykonujemy, żeby udoskonalić takie urokliwe miejsce jak to. Ale także po to, by las był bezpieczniejszy. Dążymy do tego, żeby był piękniejszy, żeby był bardziej wartościowy, żeby był bardziej zdrowy. Przede wszystkim też odporny na nieprzewidziane różnego rodzaju zjawiska. Bo pogody do końca przewidzieć się nie da, ale wnioski z dramatu wyciągają wszyscy.
zachowanie podczas burzy jest bardzo istotne. Będąc w lesie należy pamiętać, że podczas burzy no, najlepiej jest opuścić ten las, ale jeśli jest się gdzieś tam w środku, w jakimś tam drzewostanie. Nie zawsze to jest możliwe. No nie zawsze to jest możliwe, ale taką podstawą przy zawsze burzą towarzyszą porwiste wiatry. Ważne jest, żeby znaleźć miejsce, które nie jest dużym drzewostanem, tylko mniejszym, na przykład jakiś młodnik. Schować się do tego młodnika, kucnąć w pozycji takiej, żeby trzymać się za głowę i mieć ją między nogami, bo tutaj chodzi też o uderzenia pioruna. Pioruny doziemiają się, tak jest stwierdzone, w miejscach, w których występują jakieś żyły wodne. W lesie tego nie stwierdzimy, na polach jest to widoczne, tam gdzie jest jakaś kępa drzew, to wiadomo, że tam jest woda i tam jest wysokie ryzyko uderzenia pioruna. W lesie tego nie przewidzimy i to jest jedyny sposób, żeby się jakby uratować przed ewentualną konsekwencją czy pioruna, a jeśli chodzi o spadające gałęzie i drzewa, to młodnik jest najbezpieczniejszy. Zapamiętujemy i odkrywamy to nadleśnictwo na nowo, bez lęku. Jeśli komukolwiek wydaje się, że do Rytla nie warto przyjeżdżać, bo tu już nie ma lasów, no to mamy takie miejsce, które jest zarazem dowodem na to, w jak wielkim tkwi błędzie. Prawda, panie nadleśniczy? Zgadza się. W nadleśnictwie Rytel mamy pięknych miejsc wiele. Znajdujemy się na jednym z nich. Jest to miejsce pola namiotowego, gdzie turyści mogą skorzystać z wielkiego obszaru przyrody, jak też i odbudowanej infrastruktury turystycznej, która ucierpiała w czasie nawałnicy. Na tym etapie nadleśnictwo uprzątnęło teren, przygotowało nowe miejsca do biwakowania, jakby odwiedzania turystycznego. Natomiast staramy się zbudować kolejne miejsca i stworzyć takie warunki, aby turyści mogli korzystać jeszcze bardziej. Na obrzeżu oczywiście i kompleksach śródleśnych. Czasami przyciąga nas też do Rytla ciekawość. Czy są tutaj jednak takie miejsca, do których nie można wchodzić? Są miejsca wyłączone, typowo od jakby obiektów turystycznych. Możemy je oglądać z zewnątrz, możemy się zapoznawać ich z bardzo bliskiej odległości, ale nie polecałbym odwiedzać tych miejsc. Co to za miejsce? Są to miejsca, gdzie pozostały fragmenty uszkodzonych drzewostanów. Tam, gdzie właściwie zostawiliśmy to w ramach badań dla przyszłych również pokoleń, ale i dla nas, jako doświadczenie, powinniśmy te miejsca obserwować, zwracać na nie uwagę i przede wszystkim je podziwiać. To jest taki naturalny charakter pozostawiony po klęsce i jakby tak można sobie to przez to też wyobrazić, jak wyglądał ten las wcześniej, a jak wygląda obok, czyli zagospodarowany przez pracę leśnika. Przyroda od czasu do czasu przypomina nam o swojej sile, ale niezmiennie nas fascynuje. I dlatego chcemy tu spędzać czas i właśnie dlatego spotkamy się też z Państwem w lesie już za tydzień.